Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jedna woda smakuje jak szczoch, a druga nie? Zapraszam do materiału. Kurde, był taki jeden moment, jakoś 2 godziny temu. Trasę robiliśmy tak długo bez postoju, dłużej. Zobacz, i na mnie śnieg jak daje, jak na jakimś Everestie. Wysiadamy, ludzie zaczęli mówić po francusku. Tak się zastanawiamy, czy nas nie... Ty, nie ogarnęliśmy, że wyjechaliśmy z Polski, nie? No stary, jeśli też przebiegają tak sami, kurwa. No, u mnie też. No. Kurwa, z psami? Borsuk, kurwa. Przysięgam. Borsuk zapierdala. Mówię, ty, jakiś duży kot, nie? Ty, kurwa, to borsuk chyba. Cześć, wykrecie, ekipa WK z tej strony. O co chodzi z wodą? Dzik X Cechini. Dowiecie się w tym odcinku. Jesteśmy pod Cechini. Widzicie, tam są góry. Tam płynie woda od wiertem, która będzie rozlewana tutaj. I zaraz wam pokażemy, jak to wygląda i powiemy coś więcej, o co chodzi z tą wodą. Nie może być za sztywno, zobaczcie. Jesteśmy troszeczkę, jest sztywno, jak w telewizji, ale już powiedzieliśmy panu Jackowi, że to nie o to chodzi, że u nas nie ma telewizji. Też nie chcemy tutaj dorabiać jakiejś sztucznej ideologii do wody, ale ja mam do pana Jacka pytanie. Wchodzę do sklepu, kupuję jedną i drugą wodę i dzieje się tak, że jedna woda tak w potocznym języku nam smakuje jak szczoch, a w drugiej jest to coś. I jakby to opisać najłatwiej, jakie są różnice? Bardzo prosta rzecz. Czy wybiera pan wodę, która, czy ty wybierasz wodę, która znalazła się 5 minut po spadnięciu deszczu w studni, z której została wypompowana? Czy wybierasz wodę, która spadła 200 lat temu, średnio po izotopie nawet 250, przenikła przez skały, została oczyszczona, nasączona minerałami, jest jakościowo, wtedy nie było chemii tak zaawansowanej, nie było żadnych takich trucicielskich rzeczy, więc ta woda była czysta. Która jest dla ciebie lepsza? Prosta diagnoza. Ta, która spadła z kominów, z ciężkich sac i spalenia węgla, czy ta, kiedy spadła, kiedy praktycznie ludność była na zasadzie palenia patyka w ognisku, czy ewentualnie w małym piecyku. No jakość jest nieporównywalna. Tu jest zwykła woda, zawierająca masę różnych ciężkich metali i chemii, gdzie w jakiś sposób przez producenta została uzdatniona, a tu mamy wodę, którą się nie przerabia, trafia w pełni mineralna, z minerałami, że tak powiem, życia, to jest magnez, wapień. Także no wybór zawsze należy do człowieka, ale światli ludzie po prostu są w stanie zauważyć to. To aż zbyt pięknie brzmi, że ta woda płynie między skałami, zbiera te minerały i później to jest w butelce, nie? Jaki to jest sposób oczyszczania? Skała jest przecież zbita, więc przesiąknięcie przez tą skałę oczyszcza ze zbędnych jakichś brudów, a nasącza się czystym minerałem. Więc to jest jakość sama przez siebie, mówi się. Panowie, i teraz pytanie, dlaczego nie woda dzik, tylko Cechini dzik? Bo to jest ważne i zdecydowaliśmy się, żeby to była kolaboracja z tego względu, że chcieliśmy mieć autorytet i chcieliśmy mieć dobrej jakości wodę i żeby to nie było farmazonem, że sobie nakleiliśmy dzika i nagle my dzik w wodach, nie? No chcieliśmy mieć dobrej jakości wodę, stąd ta kolaboracja. To ja mogę jeszcze dodać odnośnie naszej wody, bo zazwyczaj jak jest woda właśnie taka wysoko mineralizowana, to jest ona gazowana i my chcieliśmy ją maksymalnie odgazować i tutaj procentowo to jest jakoś 30%, można powiedzieć, że została odgazowana od tego poziomu wyjściowego? Tak, ale woda całkowicie niegazowana, mineralna, nie ma sensu bytu. Dlaczego? Gaz, dwutlenek węgla, który się znajduje w wodzie naturalny, to jest kwas węglowy. Kwas węglowy trzyma te wszystkie minerały w wersji jonowej, więc jak wiecie, żeby się szybko wchłonęło, to wszystkie minerały muszą być rozpuszczone w jonach. Nie zabiera energii z organizmu, nie potrzebuje żołądka do przetworzenia, więc nawozicie, że tak powiem, jak pole dobrym minerałem, a resztki tej wody zabierają nieczystości i usuwają, więc to jest sposób idealny, żeby suplementować dodatkowe minerały, żeby, że tak powiem, oczyszczać organizm. Zresztą nawadnianie dla sportowca to jest najwyższa półka. Mhm. Czyli właśnie my ją odgazowaliśmy maksymalnie, żeby ją pić podczas wysiłku, ale jest właśnie troszeczkę tego gazu z tego względu, o którym powiedział pan Jacek.
Produkcja wody Cechini, dzik, zaczyna się od kropli wody, która spadła na górach. W górach 200-250 lat temu, jak spadł deszcz, przesiąka przez skały, rozpuszcza skały, które znajdują się w tych okolicach, to znaczy wapnie, magnezy i wszystkie inne drobne dodatki. Nie mamy tutaj skał o zawartości promieniotwórczej, to jest bardzo ważne. Nie mamy skał o zawartości ciężkich, trujących metali, więc trafiają minerały potrzebne do życia. Nie będę wymieniał, bo jest ich bardzo dużo. Ale wszystkie są te, które potrzebujemy. I w odpowiedniej dawce. Okazuje się, że nasze odwierty, które są na głębokość 200 metrów, są zabezpieczone do 100 metrów sarkofagiem, więc bronią się przed wodą gruntową. Czerpią tą wodę gazowaną. Woda płynie do rozlewni, nasączona minerałami, z naturalnym gazem, zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, zostaje przepuszczona przez filtry żwirowe, żeby zatrzymać jakieś kamyczki, drobne rzeczy i rozlana do butelek. Cała technologia rozlewu jest bardzo prosta. Przywozimy ekologiczne preformy, które są 100% z RPET-u. Rozdmuchujemy butelkę, więc od razu wiemy, że ta butelka jest z powrotem trafia do przetworzenia, bo jakby zamykamy koło. Po rozdmuchaniu butelki nalewamy wodę tą, którą mówiłem, która jest wydobywana z odwiertów, do butelki. Jest to wszystko kontrolowane przez maszyny. System nalewu jest bardzo nowoczesny, są to linie Kronesa, więc wszystko wykonane ładnie ze stali nierdzewnej. Nie ma obecności człowieka, nikt tego nie dotyka. Na filmie widać, jak ładnie jest nalana, zaklejona etykieta. Stosujemy etykietę papierową, dlatego że to jest ekologiczne, nie dlatego, że to jest ładniejsze czy droższe, nie. Słuchajcie, papier jest ekologiczny. Zostaje w dalszym ciągu czysty plastik, który nie jest pomieszany z innymi. Potem ładnie wypozycjonowana na palecie, wyjeżdża na magazyn, odbiera wózkowy i pakuje prosto na auto. Więc słuchajcie, droga jest bardzo krótka, woda nie jest przetworzona, to jest naturalny minerał. Mamy bardzo rygorystyczne wymogi, jeżeli chodzi o bakteriologię. Jeżeli mówimy o wodzie z odwiertów, mamy ją idealnie czystą. Praktycznie zero na agarze. Ale jeżeli chodzi o maszyny, musimy kontrolować, bo mamy systemy jakości najlepsze w Europie. Mamy swoje laboratorium, badamy wodę każdą partię trzykrotnie, przechowujemy ją. Także nasze wody są zabezpieczone, badane w naszym laboratorium i mają porównywalną jakość. Jeszcze wrażenie robią te maszyny. Tutaj pan Jacek, jak sobie rozmawialiśmy chyba 2 miesiące temu, to przy helikopterach pan pracował, nie wiem, tak. Czy możemy tak mówić, ale no, ale to myślę, że chyba ułatwia dużo pracę w takim zakładzie, gdzie jest tyle maszyn. No, to obsługa tego, no to jak patrzymy na to, no to robi wrażenie. Dobre maszyny robią dobrą jakość, więc dlatego właściciele, inwestorzy tej firmy poszli w najwyższą półkę, w maszyny Kronesa. Nie biorą jakichś takich słabszych, tylko, że tak powiem, lidera światowego. I technologia jest tego lidera opracowana specjalnie dla naszej hali, dla naszej linii, dla naszej wody. Wszystko idzie przez stal nierdzewną, wszystko jest zabezpieczone, monitorowane na każdym kroku. Także tu jest zasługa nie tylko nas jako pracowników, ale też właścicieli, że nie biorą półśrodków. Górna półka, no, jednym słowem. Ale najważniejszą rzeczą jest to, o czym mówię, o jakości wody. I to podkreślam, i to, że woda to jest 70% organizmu, więc łatwo mieć wybór. Czy wybieramy wodę, która spadła teraz i ma ze sobą masę sac i różnych ciężkich metali, czy wybieramy wodę, która spadła ileś tam lat temu, jest zabezpieczona w odpowiedni sposób, jest to produkt nieprzetworzony, więc idealny na siłownię, dla sportowca, dla każdego człowieka. Dziękuję.